Staramy się pokazać to, co w pracy historyka jest istotne. Uczestniczyliście już w warsztatach, teraz spotkacie się jakim obradem. To także coś ciekawego, jeśli chodzi o warsztat historyka. Sądzę, że każdy z Was w jakiś sposób referuje określoną epokę czy określone zagadnienia. Mam ogromną nadzieję, że w ramach tego, co dzisiaj proponujemy, każdy z Was znajdzie coś ciekawego. Nie żegnam się, mam nadzieję, że spotkamy się z pewną częścią spośród Was w październiku 2016 roku. 23 października na Wydziale Humanistycznym miał miejsce Dzień Historyka. To już 7. edycja tego wydarzenia. Po raz pierwszy zorganizowany został w 2009 roku. Od tego momentu na stałe zagościł w kalendarzu UMCS-u. Ja się nawiązuję w komercyjny produkt. Tutaj na UMCS-ie, chyba w 2011 roku, ukończyłem studia magisterskie. Jestem magisterem historii, teraz jestem doktorantem historii i to była moja praca dyplomowa. Moja obrona wyglądała w ten sposób, że poszedłem z grupą szoką i razem z komisją rozegrałem jedną rundę tej partii. I miałem potem pytanie, a dlaczego ten rund? Dlaczego ta karta? Dlaczego to wydarzenie? Bo gra jest bardzo mocno związana z historią, o czym przekonacie się tak naprawdę za kilka minut. Ważne w projektowaniu gier planszowych jest to, aby określić bardzo jasno skalę i czas gry po historii. Dlatego, że jeśli projektujemy grę fantastyczną czy abstrakcyjną, nie ma to żadnego znaczenia. Bo to czy gra się zacznie w 1000 roku, czy w 2000 roku, czy w 3858, to jest bez różnicy. Natomiast w grach historycznych, jeśli będziemy mieli Zygmunta Augusta, w grze o Zygmuncie Augustie mamy postaci, które urodziły się w 17 stuleciu, to jest to nasz błąd, który my jako projektanci musimy zabrać. Więc pierwszą rzeczą przy projektowaniu gier planszowych jest to, oczywiście historycznych gier planszowych, jest to wybranie, albo czy określenie momentu, w którym ma się dziać gra. Fabularnie musimy powiedzieć, że gra dzieje się za panowania Bonaparte, Napoleona Bonaparte, albo kogoś innego. Wybieramy sobie dowolny okres historii, to może być średniowiecze, to może być po prostu 20 stulecie. Pełna dowolność, ale musimy mieć jasność, bo gracz też wie, co go wtedy czeka. Instytut Historii dla tegorocznych maturzystów przygotował wiele atrakcji. Mogli oni między innymi wziąć udział w ciekawych warsztatach, a tam dowiedzieć się o rekonstruowaniu dawnych pieczęci, tworzeniu gier planszowych, językach jidysz i hebrajskim, a także o trudnej sztuce odkrywania rodowodów. Jednym słowem, każdy znalazł coś dla siebie. Ponadto, można było posłuchać krótkich wykładów pracowników UMCS-u oraz autora nietuzinkowych kryminałów o komisarzu Maciejewskim, Marcina Wrońskiego. Dodatkowo, przez cały dzień dostępne były dwie wystawy. Pierwsza z nich opowiadała o dziejach Instytutu Historii, druga zaś ukazywała historię lubelskiego sportu. Na koniec pracownicy Instytutu, aby pokazać walory miasta, zorganizowali spacer po Lublinie. Proszę Państwa, mamy dzień archeologa, przepraszam, mamy dzień historyka i pytanie, skąd tutaj archeolog? Otóż z prostej przyczyny te nasze dyscypliny współpracują bardzo mocno na uniwersytecie, nie oczywiście w świecie naukowym, więc nie jest to chyba niczym jakby zaskakujące. Ja bardzo ucieszyłem się z propozycji przedstawienia krótkiego, niezbyt męczącego, mam nadzieję, być może ciekawego referatu, bo dotyczy on najciekawszych badań archeologicznych, jakie obecnie są prowadzone w Polsce, być może nawet w Europie, nie będę tutaj może zbyt skromny. Dotyczą one naszego regionu, są prowadzone na Górze Katedralnej, Górze Chełmskiej właśnie w Krakowie. Rzeczywiście ten unikat badawczy jest trudny do rozgryzienia i opowiedzenia w kilku słowach, ale żeby nie zanudzać, przystąpimy do tego. To, co jest unikatowe, ta koncepcja, którą Sylwanie założył, ona jest też istotna na tle europejskim. Jeden element to taki, że te surowce, które zostały użyte do budowy tej rezydencji, pochodziły z różnych krajów Europy, to świadczy o głębokich i szerokich kontaktach.
Mamy tutaj baran z północnych Włoch, który był wykorzystywany jako element dekoracyjny. Mamy, proszę Państwa, cegłę, która, tutaj jak się nadpisze, cegła może zwykła nam powiedzieć, czyli tysiące setki, ale cegła została wymyślona, w cudzysłowie oczywiście, jeśli chodzi o świat europejski, w północnych Włoszech w XII wieku i bardzo szybko dotarła do Chełma, oczywiście wcześniej docierając na Śląsk, ale i na poszczególne kraje. Natomiast tak wczesne pojawienie się cegły, ten wynalazek, jak to jest tak zwana cegła palcówka, ona ma śladu palców. Otóż cegła była wykonywana w ten sposób, że winę odrzucano do takich szkatułek, można powiedzieć, które od góry nie miały przykrycia i palcami wyrównywano tą powierzchnię zewnętrzną. Ale to jest właśnie pojawienie się tej cegły tak wcześnie, w połowie XIII wieku lub latach 30. XIII wieku jest po prostu nieprawdopodobnym szokiem dla nas. I ostatnio byliśmy na konferencji w Warszawie właśnie architektów, historyków sztuki, którzy rzeczywiście potwierdzają tą wczesną chronologię tej cegły, uznając to za unikat. Kryminał retro, o czym ja często mówię i co określają niektórzy krytycy jak Robert Ostaszewski, jest niczym innym jak popularną wersją literatury małych ojczyzn, czyli miast, regionów. Tak w kryminałach retro pojawia się cicho przedwojenny Wrocław, w zasadzie wówczas niemiecki Breslau, w powieściach Arka Krajewskiego, czy Lwów też Ukrajewskiego, czy Jaszczurta, Kraków Krzysztofa Maćkowskiego, czy Lublin w moich powieściach. Powieść historyczna korzeniona z fantastyką. I tutaj myślę, że nie odkryję Ameryki, jeżeli wspomnę o cyklu Andrzeja Sapkowskiego, czy o Elżbiecie Herzińskiej, czy o Marcinie Morce, Jacku Kołucie, Romualdzie Fablanie. Tutaj nazwiskami można sypać, bo tych dobrych powieści z tego roku jest dobre. Mnie jednak osobiście interesują jednak te czasy i ta historia, która na mnie tak czy owak wpływa, która jest bardziej dotykalna. Nieprzypadkowo piszę to między innymi, tak jak pan profesor zauważył, bo zdarza mi się pisać też inne rzeczy, ale znany jestem z tego, że piszę o Lublinie lat 30. czy 40. Historyka wzięło udział wielu uczniów szkół średnich, nie tylko z terenu Lublina. Na kolejną edycję zapraszamy w przyszłym roku, a tegorocznych uczestników zachęcamy do studiowania w Instytucie Historii. Naprawdę warto!